Straż pożarna sprawdza informacje o ulatniającym się gazie przed Ministerstwem Gospodarki. Jesteśmy na miejscu, do siebie, czyli na studia. Wracają studenci. Widać to już na ulicach w największych miastach akademickich. Będzie też coś nie do zobaczenia. Tego musicie posłuchać. Taki jest świat o czwartej. Świat o czwartej. Jacek Gratkiewicz, zapraszam. Wyciek gazu w centrum Warszawy. Doszło do niego przed budynkiem Ministerstwa Gospodarki przy placu Trzech Krzyży. Z budynku ewakuowano 800 osób, a na miejscu Michał Dzienyński, wóz satelitarny Radia Z. Michał, jak duże są utrudnienia? Plac Trzech Krzyży w kierunku Mokotowa jest zamknięty. Policja nie przepuszcza na plac też pieszych. Zamknięte dla ruchu są okoliczne dojazdowe do placu ulice. Teren wokół Ministerstwa Gospodarki oddzielony jest policyjną taśmą. Straż i pracownicy gazowni cały czas, jak słyszycie, wierdzą i szukają miejsca, z którego ulatnia się gaz. Na placu stoi kilkanaście wozów policji, straży pożarnej i karetek pogotowia. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z. Trzymamy rękę na pulsie wydarzeń. Już za ponad pół godziny prezydent Andrzej Duda ma przemawiać podczas sesji ONZ. Jak wiecie, z wiadomości Radia Z ma też spotkać się z Barackiem Obamą. Kiedy? No właśnie to pytanie do naszego specjalnego wysłannika do USA, Łukasza Konarskiego. Łukasz, kiedy to spotkanie i jak ma wyglądać? To utrzymane jest w tajemnicy. Wiadomo, że kancelaria prezydenta przygotowuje takie spotkanie. Andrzej Duda i Barack Obama na pewno będą mieli kilka okazji, by uścisnąć swoje dłonie, ale stronie polskiej zależy na tym, by było to spotkanie w cztery oczy, na którym można by poruszyć kwestie na przykład Ukrainy czy amerykańskich baz w Polsce. Z siedziby Organizacji Narodów Zjednoczonych, Łukasz Konarski, Radio Z. To będzie pierwsze spotkanie przywódców USA i Rosji od 10 miesięcy. To jest Świat o czwartej. Studenci wrócili do miast akademickich, co zresztą wyczuwają wszyscy kierowcy. Na przykład w Warszawie czy Krakowie, prawda? Zaczyna się czas korków i od razu sprawdzamy to na żywym organizmie. W Krakowie Przemek Taranek. Przemek, jak się dzisiaj jeździ? No, jeździ się fatalnie. Wyraźnie widać, że z dnia na dzień w Krakowie przybywa samochodów. Taksówkarze mówili mi, że pierwsza fala dotarła już w piątek. Część musiała przyjeżdżać do Krakowa, no bo trzeba jeszcze rozpakować i imprezę zrobić, prawda? Ale kierowcy taksówek przyznają, że studenci to ich klientela, szczególnie w weekendowe noce, dlatego aż tak bardzo na nich nie narzekają. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z. W Krakowie jest 200 tysięcy studentów przy 700 tysiącach stałych mieszkańców. No nie można powiedzieć, że są nie do zobaczenia. Tak nazywał się program, który do 2009 roku przez dwa lata prowadzili Marzena Chełminiak i Daniel Adamski. I często dali możliwość słuchaczom posłuchania, jak brzmi kuchnia Radia Z. A brzmi tak. Od rana przeczesujemy dziesiątki serwisów informacyjnych, żeby po południu opowiedzieć wam to, co... Od rana przeczesujemy dziesiątki serwisów informacyjnych... że jest to nie do zobaczenia. Już za chwilę gościem specjalnym Uważam Z i Szymona Majewskiego będzie Marzena Chełminiak. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. W nocy będzie padał śnieg w całym kraju. Ja no żartowałem, cytując Daniela Adamskiego. W nocy zimno, za to 4 stopnie tylko na Mazurach. Najcieplej 8 stopni nad morzem. Jutro piękne słońce w całym kraju. Od 16 stopni w Trójmieście do 19 we Wrocławiu. Jeżeli popada, to niewiele tego deszczu będzie w okolicach Rzeszowa. Ale generalnie piękny dzień nam się szykuje. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3, strażnik twojego serca. Sponsorem programu jest producent leku Dexapiko. Dzień bez kaszlu, noc przespana. Dexapiko dała mama.